Partnerka Hakiela pierwszy raz oci chopek. Po cierpkich słowach nie ma szans na koleżeństwo. Marcin Hakiel i Dominika Serowska są razem już od wielu miesięcy. Jednak dopiero teraz partnerka tancerza odważyła się po raz pierwszy wypowiedzieć o Kasi Cichopek. Co powiedziała? Mocno powiało chłodem. Marcin Hakiel, partnerki po rozstaniu z Kasią Cichopek. Marcin Hakiel i Kasia Cichopek ogłosili rozstanie w marcu 2022, po 14 latach małżeństwa. Jeszcze w tym samym roku uzyskali rozwód. W międzyczasie tancerz znalazł sobie nową ukochaną, którą media ochrzciły tajemniczą Dominiką z Krotoszyna. Ten związek rozwinął się bardzo szybko, jednak równie szybko zakończył w lipcu zeszłego roku. Redakcji Świata Gwiazd udało się dowiedzieć, dlaczego Marcin i Dominika z Krotoszyna się rozstali. Zgodnie z informacjami od naszego źródła, Hakiel miał pretensje do partnerki, że ta chce mieć dobre relacje z Cichopek ze względu na przyjaźń ich córeczek. Panie planowały nawet spotkanie w Warszawie. Ona złożyła Kasi życzenia urodzinowe przez SMS-a, co najbardziej rozjuszyło Hakiela. Wtedy powiedział, że nie życzy sobie, by Kasia i Dominika utrzymywały ze sobą kontakt, przekazało nasze źródło. Jakiś czas później Dominika zamieściła znaczący komentarz pod jednym ze wpisów Katarzyny, który w zawoalowany sposób odpowiadał na agresywną wypowiedź Pauliny Smarszcz. Wspieram. Obie wiemy, jaka jest prawda, napisała Dominika do Kasi. A jaki stosunek do byłej żony swojego ukochanego ma Dominika numer 2, czyli oczywiście Dominika Serowska? Na wypowiedź odważyła się dopiero teraz, szczegóły poniżej. Marcin Hakiel i Dominika Serowska, co wiadomo o ich związku? Hakiel i Dominika Serowska dogadują się, póki co, świetnie. Często publikują w sieci wspólne zdjęcia, chodzą razem na imprezy branżowe, a ukochana kibicuje tancerzowi na widowni każdego kolejnego odcinka Tańca z Gwiazdami. Zrobili sobie nawet tatuaże ze swoimi inicjałami. Okazuje się też, że partnerka Marcina ma bardzo dobry kontakt z jego dziećmi, Adamem i Helenką. Na nagraniach zamieszczanych w sieci możemy zobaczyć wspólne wypady w różne miejsca lub gotowanie w kuchni. W niedawnym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Dominika wyznała, że stara się być dla dzieci Hakiela przede wszystkim dobrą koleżanką. A co Serowska powiedziała o Kasi Cichopek? Ton jej wypowiedzi jest tak chłodny, że mógłby pokryć szronem kwiaty w środku lata, szczegóły poniżej. Co Dominika Serowska powiedziała o Katarzynie Cichopek? We wspomnianym wywiadzie dla Jastrząb Post Dominika Serowska wypowiadała się nie tylko o dzieciach tancerza, ale i o nim samym. Wyznała, że kocha Marcina za to, że jest bardzo zabawny, opiekuńczy i prawdziwy. A co powiedziała o jego byłej żonie? Czy między paniami doszło do spotkania lub rozmowy? Nie, nie miałam tej przyjemności. Nie poznałam jej. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią zapoznać. Jestem z Marcinem i to mi wystarczy, odpowiedziała chłodno Serowska. Jak widać Dominikę z Krotoszyna oraz tę obecną łączy jedynie to samo imię. Jest jednak szansa, że widzowie znowu zobaczą Marcina i Kasię razem. Jak to możliwe?